Punkty A oraz C są końcami przekątnej AC rombu ABCD. Środek przekątnej BD tego rombu ma współrzędne. No i tak. Mam podane A, czyli to jest moje 1, mm, oj pisz, pisz, pisz ładnie, 1 minus 3. Podane mam C, minus 2, 4 i mam obliczyć to. Y tu piszę, że obliczyć środek przekątnej BD. Środek przekątnej BD jest też środkiem przekątnej AC, bo przekątne w rombie przecinają się dokładnie w połowie. Więc muszę obliczyć po prostu środek S, to się równa. I tutaj już nie wkleiłam tego wzoru. Wybacz, musisz mi wierzyć na słowo. Piszę kreskę łamkową, pierwsza współrzędna, kreska łamkowa, druga. Dzielimy na dwa. Pierwszą współrzędną yy, biorę z pierwszego punktu i z drugiego. Czyli 1 plus minus 2 to mamy minus 3 plus 4, czyli s to się równa. Minus 1, druga i 1, druga. Czyli odpowiedź A będzie odpowiedzią poprawną. I, I tyle tak naprawdę. No to zapraszam do kolejnego filmu.